UPR TV, Okręg Wielkopolski, witam Państwa. Witam również nowego prezesa partii, pana Bolesława Witczaka. Dzień dobry. Dzień dobry. W sobotę na ostatnim konwentyklu został pan wybrany prezesem, pokonując tym samym samego Janusza Korwin-Mikke. Czy to oznacza jakieś zmiany w partii? Po części tak, ponieważ pojawiają się nowe twarze, czyli w tym wypadku moja. Pojawia się też nowe elementy w zarządzaniu samą partią. Na konwentyklu przedstawił pan szczegółowy plan działania. Jakie są jego główne założenia? Główne założenia to przygotowanie partii do wyborów. To jest najważniejszy punkt. Następnie jest przeorganizowanie stylu pracy samej centrali, jak również wzmocnienie działań okręgów i oddziałów. Nie jest pan osobą znaną w większej części członków UPR. Jak określa pan swoje poglądy? Najkrócej rzecz ujmując, jestem konserwatywnym liberałem. Tak zawsze się określałem, takie są moje poglądy od początku świadomego działania w społeczeństwie. 92 rok to początek pana działalności w UPR-ze. Jak to się zaczęło? Zaczęło się to od założenia koła. Motywacją było to, że chciałem działać na forum publicznym mojego miasta i brać czynny udział w zmianach, jakie wtedy zachodziły. W 2005 i 2007 roku próbuje pan dostać się do parlamentu. Wtedy się nie udało. Co zrobić, aby w przyszłości było lepiej? Nie udało się wtedy ze względu na to, że słabo mieliśmy organizację struktur i to była główna przyczyna porażki w 2005 roku. 2007 rok, trzeba na to spojrzeć trochę inaczej, ponieważ dwie wielkie partie, PiS i PO, biły się o miejsca w Sejmie, natomiast zupełnie spychając na margines ugrupowania mniejsze, takie właśnie jak UPR. Czy w następnej kampanii wyborczej będzie sojusz z jakąś inną partią, czy UPR wystartuje samodzielnie? Będę dążył do tego, aby UPR samodzielnie mogło startować w wyborach. Jest to trudne zadanie, bo trzeba przygotować organizację naszą do zupełnie innego stylu działania. Musimy być samodzielni w zbieraniu podpisów, w wystawianiu kandydatów. Będzie to trudne, ale myślę, że wspólnie to możemy osiągnąć. Jakie są realne szanse? Jakie są pana ambicje? Ile procent w Sejmie by pana satysfakcjonowało? Proszę pana, satysfakcjonowałoby mnie 51% udziału w Sejmie, ale wiem, że na dzień dzisiejszy jest to nierealne. Musimy się skupić na tym, żeby przekroczyć progi, które przygotowały nam tutaj lewicowe partie, które chciałyby ograniczyć dostęp naszej partii do Sejmu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.